Czy Efraim nie jest mi tak drogim synem lub dziecięciem rozkosznym, że ilekroć o nim mówię, muszę go wiernie wspominać? Dlatego moje wnętrze wzrusza się nad nim, zaiste muszę się nad nim zlitować, mówi Pan. Księga Jeremiasza, 31 rozdział, werset 20. W zacytowanym wersecie Bóg na krótko pozwala zajrzeć do swojego serca. Cóż za ból sprawił mu jego ziemski lud izraelski, którego reprezentuje tutaj Efraim. On nie chciał dłużej służyć żywemu Bogu i nie zważał na jego przykazania. Również przez Jeremiasza oraz innych proroków lud ten nie dał się napomnieć. Nadal trzymał się zła i dopuszczał się bałwochwalstwa. Ten sposób doprowadził do momentu, w którym Bóg musiał zesłać nań trudne doświadczenia, aby nakłonić go do nawrócenia. Również dzisiaj Bóg w cierpliwości zabiega o ludzi, którzy są wobec Niego obojętni. Motywem Jego działania jest miłość. Nawet wtedy, gdy zsyła na nich doświadczenia, czyni to po to, aby przyciągnąć ich do siebie. Gdyby tylko ludzie, którzy do tej pory nie zabiegali o sprawy dotyczące Boga, pozwolili, aby głęboko przeniknęły do ich serc i sumień słowa, które Bóg wtedy wypowiedział: moje wnętrze wzrusza się nad nim, zaiste muszę się nad nim zlitować. Ta niepojęta miłość Boża względem ludzi, którzy nie chcą o nim nic słyszeć, uwidoczniła się najbardziej wtedy, gdy Bóg posłał swojego Syna na świat, aby ratować zgubionych ludzi, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Jana 3 rozdział, 16 werset. Bóg nas kocha. On to udowodnił. Możemy Mu więc zaufać. Otwórzmy nasze serca na Jego miłość, dzięki której zawrócimy do Niego i przyjmiemy w wierze Jego Syna jako Pana naszego życia.